okupant opowiada swojemu towarzyszowi o podpisaniu kontraktów składu osobowego nie z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, tylko z dowództwem tzw. EURL-DRL. Мне тоже, короче, это, ну, начали позванивать за контракт. Ты же мне зачали звонить по контракту, разумеешь? Мне звонят и аргументируют это так, что у них уже все. Звонят до мне и аргументируют это в тот способ, что застало им только, треба только подписать, разумеешь? Подписывай, мови контракт. Подписываешь ты контракт с ДНР, понял? Подписываешь контракт с ДНР, але выходит на то, что подписываешь контракт с ДРЛ, разумеешь? Российская армия с ДНР. Czyli nie z rosyjskim wojskiem, tylko z DRL. No i to za mnie. Oficerowie mają minimalny kontrakt 5 lat. Nie mogę na tak długo planować swoje życie w tym momencie. W tej sytuacji na 5 lat, no co ty? W niniejszych warunkach tyle nie przeżyję. A teraz dopiero jechaliśmy, rozumiesz, Urały wjechały. Z tymi i tam te ciała wieźli. Nie wiem, czyli no w naszych krajach to jest niby cicho, rozumiesz? Pawłowce, cisza. Maksymalnie Kozak przyjechał, podpisał kontrakt. A to wszyscy już na froncie. Tak, tak, dzwonił, my tutaj spotkaliśmy się, znaczy nie... My spotkaliśmy się, ale nie porozmawialiśmy. No, teraz niby w Pawłowce, z tego co rozumiem. Oni teraz muszą ich rotować, rozumiesz? Będzie rotacja tam. Ale on tam też tyle, ile przywieźli z tej Pawłowki, to ja nie wiem.